będziecie malować za zasłoniętymi oczami. My w każdej chwili wam tych farb dołożymy. Miłość już na pewno. Stereotyp wszyscy mają opaskę. Ej, chodźcie! Będziemy się zajmować malowaniem intuicyjnym. I pierwszą częścią będzie, poprosiła was, żebyście zawiązali każdy oczy. Dobra. Dobra. Każdy z was, poprosimy go, żeby zbadał swoją powierzchnię, na której będzie pracował. Żebyście wiedzieli, gdzie ten papier się zaczyna i kończy. Musicie zapamiętać, gdzie, jaki kolor jest i najlepiej wybrać sposób malowania, że jeden kolor na jeden palec, dlatego cztery kolory wybieramy, żeby one się nie mieszały, bo trzeba ich używać z rozwagą. Dobrze. Będziecie malować rękami. Rękami? Tak. I musicie pamiętać po kolei, które kolory nakładacie na paletę. Pierwsza część będzie temat dowolny. Malujecie po prostu, co czujecie. Ja bym chciała farbę. Dobra, okej. Okay. Teraz tutaj? Ja, no. Ja chciałam buźkę namalować. Buźkę namalować. I jakiego koloru jest ta buźka? Żółtego. Dobra. To w zamyśle. A mogę dać znać komuś, żeby mi to skończyło? Czy ktoś dalej? Ale to przypadkowo. Jeśli ty będzie dokumentacja i to będzie twoja praca? Tego i... No i Jeszcze nie ściągajcie opasek! Czy wszystkim udało się namalować to, co chcecie? Nie, nie. A czym był problem? Kolorach. Kolorach. Ale co, nie pamiętaliście tych kolorów? Złych kolorów użyliście? Nie, nie trafiałem. Nie trafiałeś, miałeś problem. No. Ile punktów działa? Na jeden kolor, żeby się nie mieszały. A nie, wiesz, od dołu liczysz sobie, musisz zapamiętać. No, jeszcze raz będziecie malować? Mam taki mały wygląda jak wodę. Wiecie, co to jest haiku? Nie. To są takie małe, takie króciutkie japońskie wiersze. I teraz słuchają mnie osoby z kolorem niebieskim. Wyspał się kot, wstaje i ziewając idzie na amory. To jest konkretna sytuacja. Mamy niebieskiego kota teraz w tym wypadku. Wyspał się kot. Mamy to narysować? Tak, no mamy. Wstaje i się mając idzie na amory. Ale to może nie malować. Tak już? Zobaczymy, co z tego będzie potem. Już malować? Nie ma ani różowego, ani zielonego. Nie, ja nie widzę, co mam zrobić teraz. Mówiłam, żeby poczekać, bo ja wszyscy razem zaczynamy. A to, że nie zaczynamy. Jest. Nie chcę drugiej wróci. Dobra, to palec masz czysty. Obcej, gdzie jest mokre? Tu masz kota, tak? To sobie... Tak. No, dobrze. Dobrze. Miałam motyle, różowy, no, co spada, a potem zatruje, tak? I chyba napisałam, że tutaj spada, a tu pada, nie wiem. Dobra. Napisałam i... No. Nawet napisałam. I używam różowego. Okej, skończyłem. Jak przedstawiłeś te amory? Serduszkiem. Serduszkiem. Jakiego koloru jest czerwonym. Serduszko, tak? A kot jaki masz? Zielony. Twój niebieski. Niebieski kot. Dobra. I co on ma jeszcze? A jaki kolor jest czerwony? Zielonego. Zielonego. I teraz tak. Każdy ma naprzeciwko siebie jakąś osobę. Siemano! Przypatrzcie się jej. Mamy rysować? Obserwujemy! Ojej! Tutaj
Kogo malujemy? Jo? Zaczyna wymalować. Kto zasłonił oczy, zaczyna malować. A oczy jakie ma? Bazylone. Mam na imię Agata. Justyna. Jestem Dominika. Jesteśmy z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Wydział Sztuk Wizualnych dokładnie. I nasze zajęcia to pod tytułem Malowanie intuicyjne polegały na malowaniu z zasłoniętymi oczami i nie tylko malowanie czysto z wyobraźni, ale też wykonywanie konkretnych zadań. Mieli do wyboru zestaw farb, wybierali 4, takie, które im najbardziej pasują, które byłyby im najłatwiejsze do zapamiętania. I musieli zapamiętać po kolei, jak je rozstawili na palecie i które kolory to są po kolei, żeby potem w pracy ich użyć. I właśnie po robieniu prac pytaliśmy ich, czy udał im się dobór kolorów, czy mieli problemy. I przestali się krępować, co jest właśnie dziwne, ale przestali się krępować i czuli się bardziej wolni w tym, co robią. Bardziej kreatywnie działali i luźnie. Przez zamknięte oczy właśnie, to im dało taką swobodę w działaniu. Się. Niektóre prace, tak jakby sami to stwierdzili, że wychodziły lepsze, niż gdyby świadomie patrząc je wykonywali.